Był to wymarzony scenariusz na to spotkanie, żeby je rozstrzygać dopiero w karnych, ale jak się wygrywa, to chyba i w karnych bardzo dobrze. Dokładnie, nie ma co znaczenia. Cieszymy się z wygranej. Myślę, że to było dobre widowisko z tego punktu widzenia, że właśnie była dogrywka, były rzuty karne, ludzie mieli na co popatrzeć. Jesteśmy zadowoleni, bo zwycięstwo i awans przypadł nam. Początek. Pierwsze minuty bardzo nerwowe i tak gdzieś miałam wrażenie, że ten pierwszy atak węgierski jakby was troszeczkę przestraszył. Byliśmy gotowi na to, że ten pierwszy atak węgierski jest naprawdę wysokiej klasy, wysokiej jakości i nie byliśmy na pewno przestraszeni, może delikatnie zestresowani, bo jakby nie patrzeć, to była spora impreza dużej rangi i gdzieś tam może te delikatnie ten stresik dał znać o sobie, ale myślę, że poradziliśmy sobie z tym, bo potem poczynania nasze coraz lepiej wyglądały. Właśnie dzisiaj chyba takie naprawdę kluczowe było to, że tych błędów było bardzo mało. Choć trzeba było się bronić w osłabieniu, w dogrywce. To chyba był najtrudniejszy moment tego spotkania? No dokładnie. To był jeden z trudniejszych momentów w tym spotkaniu. Myślę, że może nie decydujący, no wiadomo, ale to był jeden z trudniejszych momentów. Fajnie, że nam się udało wybronić. Teraz tak, czasu na odpoczynek za dużo nie ma, ale chwilkę chyba chociaż w szatni poświętujecie. No, myślę, że delikatnie coś tam poświętujemy w drodze powrotnej.